Biblia mówi o celu diabła. Od chwili, gdy diabeł zapragnął być jak najwyższy, diabeł znany też jako szatan, ciągle zabiega o dominację i boską część należną wyłącznie Bogu. Na początku odwiódł część aniołów od posłuszeństwa Bogu i podporządkował ich sobie. Autor C. Fred Dickason wyraził to tak. On także odwiódł od Boga innych aniołów. Słowa towar i handel z Ezechiela 28, 16 i 18 mogą odnosić się do pozyskania większej grupy aniołów do realizacji swych złych celów. Na poparcie tej myśli należy zauważyć, że Biblia mówi o diable i jego aniołach. To on kontroluje złe moce w okręgach niebieskich, z którymi musi zmagać się chrześcijanin. Potwierdza to również opis bitwy w niebie, w której Michał i jego aniołowie, aniołowie Boży, walczą przeciwko szatanowi i jego aniołom. Dochodzimy więc do wniosku, że Bóg zezwolił aniołom na dokonanie moralnego wyboru i niektóre z nich opowiedziały się po stronie szatana, pozwalając mu w ten sposób na częściowe i doraźne osiągnięcie jego celu pośród nich. Biblia nazywa te upadłe anioły demonami, złymi, duchowymi istotami, które są aktywne w świecie od zarania dziejów, szerząc bałwochwalstwo, dręcząc ludzkość, wzbudzając okultystyczne i fałszywe religie. Na tle pięknego ogrodu Eden rozegrało się piękne pierwsze starcie. I tutaj widzimy, jak mocno jest to widoczne, że to pierwsze starcie na tle pięknego ogrodu Eden rozegrało się pierwsze starcie szatana z człowiekiem. Wszedł tam szatan, aby odwieść Adama i Ewę od Boga. Już sam fakt, że zbliżył się do Ewy pod postacią węża, o czym czytamy w 1 Mojżeszowej, 3 rozdział, 14 werset, wiele mówi nam o jego celach. Z wielką chytrością zakwestionował Boże Słowo. Później temu Słowu Bożemu zaprzeczył, a w końcu poddał wątpliwość szczerość Bożych intencji. Księga Rodzaju, 3 rozdział od 1 do 5, zdaje nam z tego smutnego wydarzenia relację. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Widzimy, że cele szatana nie zmieniły się przez wieki. Wciąż chodzi mu o to samo, by zaprzeczano
i kwestionowano Boże Słowo, Biblię, Pismo Święte, a również błędnie oceniano samego Boga. Co więcej, diabeł sprawia, że jego oferty, niewiele zmienione w przeciągu ostatnich blisko 6000 lat, są dla wielu ludzi nadal fascynujące i godne pożądania. W zasadzie on mówi, tak, używaj sobie do woli i bądź dla siebie Bogiem. Dave Hunt w swojej książce The Cult Explosion, czyli eksplozja kultów, obszernie udokumentował, w jaki sposób to kłamstwo szatana przez całe wieki produkowało pogaństwo i okultyzm i jak zostało w ostatnich latach niemalże powszechnie zaakceptowane nawet przez świat zachodu, wpływając nie tylko na większość religii, ale również na świecką filozofię i naukę. Pragnienie szatana, by oddawać szatanowi cześć, osiągnęło szczyt zuchwalstwa, gdy zaoferował Panu Jezusowi Chrystusowi królestwa tego świata w zamian za oddanie diabłu pokłonu. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 9 werset. Sposób, w jaki nasz cudowny Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, pokonał wówczas diabła, będziemy mogli kiedyś rozpatrzeć dokładnie. Zachęcam, żebyś sam to sobie przeczytał w Twoim wydaniu Biblii. Ja o tym też mam zamiar wspomnieć. Ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na fakt niewiarygodnie powiększających się obszarów, w których oddaje się diabłu cześć. Odstępcze zachodnie chrześcijaństwo coraz bardziej pada ofiarą wschodniego mistycyzmu i okultyzmu, a nawet jawnego oddawania czci szatanowi. Świat komunistyczny ma swoje miejsca kultu, w większości krajów trzeciego świata dominują fałszywe religie i na przykład taka Korea Północna, tam jest pełno takich pomników czczących dżucze. Wszystko to osiągnie swój punkt kulminacyjny wtedy, gdy objawi się człowiek grzechu i bezprawia. Wiemy z Pisma Świętego, że człowiek grzechu i bezprawia sprzeciwia się i wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Tak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, 4 werset. Człowiek grzechu będzie arcydziełem szatana. Wszyscy dotychczasowi bohaterowie, którzy byli pod wpływem szatana, tacy jak Nimrod czy Hitler, w porównaniu z człowiekiem grzechu wypadną bardzo blado. Przez okres 42 miesięcy, 3,5 roku, 1260 dni, szatan będzie czczony przez miliony bluźnierców, podczas gdy świat będzie wstrząsany przez Boże sądy i ucisk bestialskiego tyrana, który wszelkie ludzkie wysiłki i działania wykorzysta na chwałę szatana. Jednak ta chwała będzie krótkotrwała. W wyznaczonym przez Boga dniu zakończy się czas terroru. Szatan zostanie związany na okres 1000 lat Nowego Przymierza, bo na czas Nowego Przymierza szatan będzie związany. A Pan Jezus obejmie sprawiedliwe rządy nad ziemią w czasie Nowego Przymierza, o czym czytamy w Objawieniu, 20 rozdział od 1 do 4 wersetu oraz w Objawieniu, 20 rozdział, 10 werset. Pod koniec tego okresu Nowego Przymierza
Bóg pozwoli szatanowi, by po raz ostatni mógł zwieść ludzi. Później nastąpi jego koniec, jego niepohamowany pęd do dominacji i wywyższenia zakończy się w jeziorze ognia i siarki. Chociaż miliony zaślepionych i zwiedzionych przez niego ludzi dołączą tam do niego, to jednak nie będzie ich on tam inspirował ani nad nimi dominował. Ludzie mogą sobie stroić żarty z piekła, mówiąc, że będą mieć tam wielu znajomych, jednak w rzeczywistości nie będzie tam miejsca na śmiech, beztroskę czy jakiekolwiek towarzyskie kontakty, lecz będzie tam płacz i zgrzytanie zębów. Tak mówi Słowo Boże zapisane w Mateusza 13, rozdział 42, werset. Tam będzie ostateczny kres tych wszystkich, którzy zamiast oddać chwałę jedynemu prawdziwemu Bogu, poszli za szatanem i jego dążeniem, by być jak najwyższy. Jeśli nie jesteś całkowicie pewien, że idziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to prawdopodobnie idziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Ratuj się z tego złego, przewrotnego rodu, uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony, bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony. Raz na zawsze. Zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne, niezależne od uczynków grzesznika, a całkowicie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego możesz w pełni zaufać Jezusowi Chrystusowi, który na krzyżu Golgoty stał się grzechem za nas, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.